Dobra, idziemy do Kika na wasze życzenie na part 2, ponieważ nie zdążyłam wszystkiego nagrać. Słuchajcie, przepiękne łyżki złote, w ogóle sztuczce są za 60 zł w Kiku. To jest dość fajny zestaw, moim zdaniem. Taka fajna rzecz, słuchajcie, taka podstawka jakby, czy kosz, jakby, nie wiem właściwie do czego możecie to użyć, na owoce. Znaczy na jabłka w zasadzie, czy coś takiego, za 18 zł. Ja bym sobie się do tego powkładała pewnie jabłka i pomarańcze, ale może też służyć jako inne tam dekoracje. Deska taka do krojenia za 16 zł, bambusowa. Dosyć spora i zauważam, że za te pieniądze jest całkiem spoko, bo cena jest dosyć niska. Tutaj macie stojak na ręczniki papierowe i on kosztuje 18 zł. Tutaj jest stolnica. Stolnica kosztuje 45 zł. Co tutaj dalej mamy? Kolejna taka podstawka. Już wam wygrzebuję cenę. Ona kosztuje, słuchajcie, piątka, 5 zł. Dobra, tutaj mamy jeszcze takie podstawki pod szklaneczki, pod kubeczki czy filiżaneczki. I one kosztują 7 zł. O, słuchajcie, jeszcze znalazłam taką fajną szczotkę. No, moim zdaniem super, do różnych powierzchni. Ona kosztuje 10 zł, ale jest świetna. Fajne jest to, że jest taka zaokrąglana na końcu. No, bo to pomaga też tam gdzieś jakieś kąciki dożerować. Słuchajcie, znalazłam też taką podstawkę, tylko tu nie mogłam znaleźć ceny, ale pisałam, że pewnie koło tam 5 zł maksymalnie. Foremki na muffinki za 20 zł. To są silikonowe wałki do ciasta. One są w kolorze różowym i szarym i kosztują 20 zł. Tutaj macie taką formę do pieczenia. Tu jest druga jeszcze forma. Ta forma kosztuje 15 zł. One są metalowe. Tutaj jeszcze pojemniczki kuchenne na różne duperelki i one kosztują 7,99, czyli w zasadzie 8 zł prawie. Dobra, tutaj macie jeszcze taki, nie wiem jak to nazwać, no sorry za wyrażenie, jakiś podkład. On kosztuje 3 dyszki. Niech mnie ktoś poprawi, on jest silikonowy, niech mi ktoś powie nazwę w komentarzu, bo mi po prostu wyjęło słowo. Kolejny wałek drewniany za 18 zł. Ale fajny, fajny, ten fajny. Ja w ogóle powiem wam szczerze, że wolę silikonowe. Zdecydowanie bardziej nie drewniane, łatwiejsze są w utrzymaniu czystości. Tutaj macie za 15 zł taką formę. Tutaj jest nieco większa. Ona kosztuje 20 zł. Kładziemy. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze większa za 3 dyszki, słuchajcie. Także jeżeli potrzebujecie formy do ciasta tortu, to znajdziecie naprawdę duży wybór. Tutaj, słuchajcie, są gąbeczki. Ja te gąbeczki polecam. One są świetne i kosztują 3,50. Są dwie sztuki opakowane. A ręczniki? No, mi te ręczniki się akurat nie podobają. 12,99. Nie w moim guście zupełnie, ale przedstawiam może, a może komuś przypadną do gustu. Tutaj mamy takie typowo też kuchenne właśnie za 25 zł. Tutaj macie takie szmatki z mikrofibry. Lecimy dalej. O, słuchajcie, takie fajne urządzonko. Ono kosztuje 20 zł. Tutaj mamy taki, nie wiem jak to nazwać, no zabrałam słowo, sorry. Słuchajcie, tutaj w tym woreczku są spinacze do prania za 7 zł. Taki wygląda na prezentowy, fajny woreczek, śmieszny. Powiem szczerze, myślałam, że tam jest coś ciekawego w środku, bo przykuł bardzo moją uwagę, ale spinacze drewniane. Lubię drewniane, bo te plastikowe mi notorycznie pękają. Jeżeli ktoś chce plastikowe, to tutaj mamy dosyć duży w Kiku. Tutaj za 8 zł macie takie bezbarwne.
Tutaj jest półeczka do łazienki. Słuchajcie, jest fajna, bo nie trzeba jej przykręcać i jest na przyssawki. Ona kosztuje 25 zł. Jedyny mój problem zawsze jest taki, że spadnie dziecku na głowę, jak jest na przyssawkach, bo wiadomo, jak jest mokro, to one się często odczepiają. Tutaj macie jeszcze jedną za 20 zł. Fajnie też tak macie, że boicie się, że to po prostu się pewnym czasie odczepi z tymi szamponami wszystkimi zleci. Że wolę przekręcone, ale jak jest dużo zachodu, czasami z tym to wiadomo. Dobra, tu mamy taką półeczkę, ja ją tu znajdę, czekajcie, co na 4 dyszki. O, słuchajcie, fajne kosze są na śmieci łazienkowe. Różowy i szary, takie fajne, nowoczesne, nie umiem wyszarpać. No, super są. Fajne są, bo nie też te wiaderko w środku, takie wyciągane i kosztują 25 zł. Podzielcie się w komentarzach, co Wam się tutaj najbardziej podoba i co uważacie za najbardziej użyteczne. Słuchajcie, na końcu znalazłam coś takiego za 25 zł. To już bardziej z dekoracji niż z kuchennych gadżetów. No, ale może komuś się Anusz jeszcze coś tam spodoba. Jak lubicie taki film oglądać, to proszę bardzo. 15 zł za takie fajne serduszka. Tutaj mam jeszcze takie serca w innym kolorze. Tutaj mamy takie lampioniki białe. 35 zł. Oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału i zostawić łapkę w górę. Tutaj mamy zaduszkę, takie fajne podstawki. Napisy, słuchajcie, jest home, jest relax. Relax jest w trzech kolorach, zielonym, białym i takim drewnianym za 15 zł. Tutaj macie jeszcze home i on kosztuje 18 zł. Ale fajny, fajny. No powiedzcie, że nie, no fajny. Dobra. No, to serce jest też fajne. 15 zł. Fajne do dekoracji walentynkowych. Słuchajcie, ta szkatułka też jest piękna. Jest taka fajna, drewniana. Zobaczcie. Leciutka zadyszka. No to ta jest chyba uszkodzona. Ale dwie dyszki kosztuje, ale tak mi się wydaje, że jest uszkodzona po prostu. Ale piękna. Mam jeszcze te podstawki, tylko powiem szczerze, mam takie podstawki, one kosztują 12 zł, ale jest problem bardzo z utrzymaniem czystości. Jak się już pobrudzi, to po prostu nie da się tego już domyć, bo bardzo się wyżera ten brud.